Cześć. Jakiś czas temu udało nam się odwiedzić dom wielkiego brata. Niestety, do wnętrza nie udało nam się wejść. Dla niewtajemniczonych dodam, że tutaj właśnie kręcono program telewizyjny. Polegał on na obserwacji życia codziennego, uczestników i śledzeniu ich wzajemnych relacji. Nagrodą główną w trzech pierwszych polskich edycjach było 500 tysięcy złotych. Sam budynek powstał w 2013 roku. Był na tyle nowatorski, że stanowił wyzwanie dla krajowych wykonawców. To była ogromna rezydencja z mnóstwem rozwiązań technologicznych, przeszkleń i basenów. Był własnością małżeństwa, a po rozwodzie przejęła go żona. Podobno nie miała pieniędzy na utrzymanie domu, więc zaczęła go płatnie udostępniać pod produkcje telewizyjne i serialowe. Z końcem 2022 roku budynek trafił na licytację komorniczą. Próbowano go sprzedać za niską cenę, co i tak się nie udało. Dom jest samowolą budowlaną, postawioną bez jakichkolwiek zezwoleń. Niestety, kiedy my dojechaliśmy na miejsce, okazało się, że nie da wejść się do środka. Dzisiaj budynek jest nie do poznania, zdewastowany, opuszczony. Zupełnie nie przypomina tego, co niedawno można było oglądać w telewizji. Mimo wszystko polecam przyjechać i zobaczyć na własne oczy dom, w którym kręcono Big Brothera.